empatii, o której mówiłaś, widać było na ściance, bo nikt od nikogo nie uciekał. Czy ty masz trochę większy stres, jak prowadzisz w zastępstwie na przykład z kimś program, bo na pewno się coś takiego zdarzyło? Nie, jeszcze nie. Nie miałam ani razu jeszcze zastępstwa z kimś innym, chociaż były jakieś takie momenty, ale chyba akurat nie mogłam, więc tak, bo była raz taka sytuacja, że byłam na Mazurach, a potrzebny był ktoś natychmiast, więc jeszcze nie miałam oka. Ale wiesz co, prowadziłam i z Andrzejem, prowadziłam szczerze w te wakacyjne wydania jakieś i z Marcinem prowadziłam. No z Damianem nie miałam okazji, z Filipem też prowadziłam. Chyba tak. No. Cały zestaw. To jest jakiś stres, bo to nigdy nie wiadomo jak się, znaczy jak już się znamy z kimś, to jest oczywiście łatwiej, ale, ale jak tak na początku ten pierwszy raz jest na pewno, po prostu przyzwyczajasz się do swojego prowadzącego, też docierasz się, też tak, wiesz jak reaguje, w którą stronę pójdzie, jakie tematy go kręcą, na przykład Ewa. Ewa się odpala, jak zaczynamy rozmowę o systemie edukacji w Polsce. To jest system szkolnictwa polskiego, to wtedy w Ewę wstępuje. Ja widzę czasami takie rozmowy, gdzie Ewa tam i ty wyczuwasz ten moment, kiedy możesz ze swoim pytaniem. No ale to właśnie każdy ma swojego konika.